Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym foodbooku. Zaczynamy od śniadania. U mnie ostatnio gości cały czas ta sama jajecznica, może nie codziennie, ale bardzo często. Lubię śniadania na bazie jajek ze względu na białko, jakoś jestem po jajkach dłużej najedzona, więc zazwyczaj właśnie na śniadanie jajka. I dzisiaj jajecznica z pomidorem, z cebulką, dużo, dużo szczypiorku, uwielbiam. Po prostu ostatnio bez przerwy dodaję taki szczypior do wszystkiego. I tutaj mam też trochę pestek dyni. Do tego rzodkiewki, jak widzicie, Niku mi się tutaj już do tych rzodkiewek dobierał, bo siedział oczywiście na blacie, jak robiłam swoje śniadanie. Do tego mam 3 kromki pieczywa, zazwyczaj piekę sama pieczywo, natomiast dzisiaj mam kupne, to jest takie pieczywo, które można dostać tutaj w Niemczech w Lidlu i w Netto, z ziarnami słonecznika, tutaj mam też sezam i mak. Bardzo ten chleb z Aleksem lubimy i właśnie od czasu do czasu kupujemy. I do tego tutaj mam jeszcze wodę z sokiem pomarańczowym. Dziś na drugie śniadanie znowu koktajl. Ostatnio robię po prostu bez przerwy koktajle, bo po pierwsze uwielbiam owoce, szczególnie teraz czekam na te sezonowe, które się będą pojawiać. No i właśnie koktajl jest fajną alternatywą, kiedy nie chcemy po prostu jeść czegoś konkretnego, nie chcemy długo czegoś przygotowywać, więc w moim przypadku dzisiaj będzie koktajl oczywiście na bazie banana, bo po prostu u mnie banany są zawsze podstawą koktajli. Bardzo lubię. Jak nie przypadam za bananem, żeby tak go po prostu zjeść, bo jest dla mnie za słodki, to w koktajlu mi bardzo odpowiada. Więc jeden taki mniejszy banan. Mój już był bardzo taki, wiecie, dojrzały, więc trzeba go wykorzystać. I teraz w czasie kwarantanny, o, Niko przyszedł. I teraz w czasie kwarantanny stawiam na owoce mrożone, chociaż też się zastanawiam, czy po prostu nie kupować świeżych i sama sobie nie mrozić. I do tego banana wyląduje, troszeczkę mango i kilka truskawek. Tutaj mam moje domowe mleko owsiane. Pokazywałam Wam jakiś czas temu przepis na kanale. Muszę je porządnie pomieszać, bo się rozwarstwiło. No i zalewam moje owoce właśnie mlekiem. Dodaję też trochę wody zawsze. I oczywiście obowiązkowo, tak jak w przypadku każdego mojego koktajlu, trochę nasion chia. I to wszystko miksuję. No i koktajl mój gotowy. Zawsze piję z takiego dużego kubka, bo go uwielbiam. I też w ciągu dnia piję bardzo dużo soku pomarańczowego, który mieszam z wodą. Z tego względu, że ja ogólnie mam problem z piciem wody. Ostatnio staram się właśnie o to zadbać. Więc do 3 szklanek wody dodaję 1 szklankę soku pomarańczowego. I właśnie piję około 2 litrów właśnie takiego soku z wodą. Dziś na obiad w roli głównej będą placki z łososia. I tutaj mam 3 takie średniej wielkości właśnie filety z łososia pokrojone w kostkę. Do tego 2,5 łyżki mąki pszennej. Sok z połówki cytryny. Ząbek czosnku. 1 jajko i sporo koperku. I teraz to wszystko wymieszam i będę piec na patelni w formie placków. A przepis pochodzi, moi drodzy, z książki Alankowe BLW, którą kupiłam ze względu na Niko i powiem Wam, że ten przepis właśnie na te placki jest świetny, bo Niko bardzo te placki lubi. Więc myślę, że ten dzisiejszy foodbook też powinien przypaść do gustu Waszym dzieciom. I tak wygląda, kochani, nasz dzisiejszy obiad. Oczywiście Niko mi też tutaj towarzyszy w przygotowaniu. Przed chwilą się obudził. Tutaj mamy właśnie te placki z łososia. Domowe frytki pieczone w piekarniku. Zawsze właśnie piekę w piekarniku, nie na głębokim tłuszczu. Troszeczkę je polewam olejem, ale delikatnie. Tutaj mamy najzwyklejszą sałatkę z marchewki i jabłka. Pierwszy raz zrobiłam ją w Lidl Mixie. Nie chciało mi się trzeć na tarce. Wrzuciłam do Lidl Mixa i wyszło całkiem spoko. Tutaj porcja też dla Niko. I wszystko opruszyłam delikatnie koperkiem. Dzisiaj koperek w roli głównej. Dzisiaj naszła mnie ochota na deser i stwierdziłam, że zrobię sobie i moim chłopakom najzwyklejsze polskie racuchy, ale żeby nie były takie zwykłe, dodałam do nich przypraw korzennych. Mamy tutaj cynamon, imbir, kardamon, goździki i chyba to tyle. Metod na robienie racuchów jest dużo. Jedni kroją jabłka w kostkę, inni w plasterki. Ja natomiast dzisiaj potarłam na tarce o grubych oczkach, bo tak wydaje mi się, pieką się później te racuchy najlepiej. No i do tego mam borówki amerykańskie i odrobinę syropu klonowego. Dziś na kolację zrobiłam owsiankę z resztek, które mi zostały po robieniu mleka owsianego. Dodałam troszeczkę miodu, podgrzałam ją i tutaj mam wkrojoną połówkę gruszki, trochę malin, borówki amerykańskie i odrobinę nasion chia. Ostatnia rzecz, jaką będę dzisiaj pić, to moje złote mleko. Muszę jeszcze tylko je porządnie wymieszać. Opowiadałam o nim ostatnio we vlogu i nagrałam też dla Was film z przepisem,
receptem, bo prosiłyście, więc po tym foodbooku pojawi się właśnie przepis na to mleko. To mleko ma przede wszystkim właściwości przeciwzapalne, antynowotworowe, przeciwdepresyjne. Bardzo fajne właściwości właśnie ze względu na kurkumę, ale też mamy tutaj miód i różne inne też fajne składniki, więc przepis pojawi się na kanale. No i na dzisiaj to tyle. Ostatnia rzecz, którą piję, na dzisiaj się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że mój foodbook dzisiaj również przypadł Wam do gustu. Dajcie znać, co sądzicie. Pozdrawiam Was, widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!